My na niego mówiliśmy Bosman, bo on był taki potężny facet i zawsze mówił tak: teraz przyjdą na środek trzy dusze. I każdy w taki trząsł i czekał, jakie padną cyfry, nie? Bo on zawsze z dziennika mówił: przyjdzie tam 15, 12 i 10. Nauczycielka języka polskiego ze szkoły podstawowej. I właśnie co spowodowało, że właśnie ten sentyment taki wciąż jest u pani? Duża kultura osobista, spokój i to, że ciągnęło nas do góry, motywowała. A czego by pani na przykład życzyła nauczycielom, bo dzisiaj mamy ten wyjątkowy dzień, Dzień Edukacji Narodowej, 14 października? Dobrej współpracy z rodzicami. Dzisiaj mamy Dzień Nauczyciela. Czy pan pamięta jakiegoś swojego nauczyciela z sentymentem, albo wręcz przeciwnie? Tak, to był mój wychowawca, WF-ista. A właśnie co było powodem, że pan tak go dobrze wspomina? Nie wiem, może dlatego, że lubiłem sport po prostu ogólnie. Wiadomo, jak chyba większość chłopaków lubiliśmy sport. Na moją polonistkę. Było to bardzo dawno temu, ale do dzisiaj ją bardzo miło wspominam. A był taki jakiś nauczyciel, który na przykład w drugą stronę na przykład nie był do końca? To mój matematyk, który stawiał dwóje z wykrzyknikiem. To było coś znacznie gorszego niż dwóje. Właśnie mamy dzisiaj Dzień Nauczyciela i czego by pani na przykład życzyła współczesnym nauczycielom i ogólnie? No na pewno dużo siły. Młodzież w tej chwili w okresie social mediów jest znacznie trudniej niż za moich czasów szkolnych. No odpowiedzialności i takiej empatii, bo jednak tego nam najbardziej potrzeba. Nauczycieli, kocham zawód swój, kocham młodzież i uważam, że to jest przepiękny zawód i żałuję, że coraz mniej jest chętnych do tego zawodu. Obserwując sytuację w oświacie, widzę, że często emerytów proszą o to, żeby przyszli do szkoły. Szczególnie chodzi o przedmioty ścisłe i przedmioty zawodowe. Bardzo wspominam panią od matematyki, która była bardzo wymagająca i to jest świetna sprawa. I takich nauczycieli się wspomina bardzo i pamięta się o nich i też chciałam ją pozdrowić, wszystkiego dobrego. Ja miałam przezwisko, po przykład Eleni to raz, a uczniowie po latach, jak ich spotykam, ja nie wiedziałam, że tak mówiłam do nich, że mówiłam zawsze kochani, kochany, kochana, żeby pietruszkę na targu sprzedawać, szkoły nie trzeba kończyć. Czy macie jakiegoś ulubionego nauczyciela, który was czegoś uczy? Czego uczy? Polskiego. A dlaczego ona jest taka super? Bo super uczy i ma motywację. Ale też mam panią z matematyki, panią Dominikę Jędrysiak i jest bardzo miła. I jak właśnie też osoby, które nie lubią matematyki, dzięki niej po prostu chętnie przychodzą na lekcje. W naszej szkole nie ma takich niemiłych nauczycieli, większość są fajnych i dobrze tłumaczą. Z sentymentem oczywiście wspominam bardzo z wielkim sentymentem mojego wychowawcę z byłej klasy z liceum, pana Dajczaka 06. Serdecznie pozdrawiam. Słyszałem, że były jakieś problemy zdrowotne, dlatego bardzo życzę szczęścia. Panie Dajczaku, kochamy pana.